Tak jest, kochani, to nie clickbait. Nowy dom widmo za 3 miliony złotych. No siema, świry, dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo duże wydarzenie dzisiaj. Unboxingujemy dom widmo. Ale was tu strasznie dużo przyszło do mnie, do domu. Prawie 2 miliony. Szkoda, że nie, ale chcesz to zmienić? Zasubskrybuj kanał, byku. Polecam serdecznie. Dobra, zimno jest. Zapraszam do środka, nie stójcie tak. Już wam tutaj wszystko pokażę, już was oprowadzę. Nie wiem, czy w lustrze się odbija Kinga. Kinga robi dźwięk. Dzień dobry, Kinga. Cześć, siemano. No więc w końcu zdecydowaliśmy się przejść na własne. I kupiliśmy sobie tę oto taką nieruchomość. I ją sobie dzisiaj zunboxingujemy. 400 metrów kwadratowych, 4 kondygnacje. Mamy minus 1, parter, pierwsze piętro oraz poddasze. Przejdziemy sobie całość od dołu do góry, żebyście zobaczyli, jak tutaj u nas jest. Co prawda ten dolny poziom jest jeszcze nie gotowy, ale tam jest strefa spa, sala kominkowa oraz garaż. Na parterze mamy takie salki, w których się spotykamy i pracujemy, część chillową i kuchnię. I z parteru można też wyjść na duży taras z ogródkiem. Jak pójdziemy sobie na pierwsze piętro, to tam mamy montażownię oraz małe studio. Z kolei poddasze zarezerwowane jest dla największych produkcji, tam jest duże studio, tam są sprzętowcy. Nie przedłużając, słuchajcie, bo to jest tylko taki skrócik, zapraszam was, zaczniemy sobie od dołu. Tutaj jak sobie wchodzimy do domu, możemy zejść, uwaga, na głowę. Ja mam 1,20 m wzrostu, więc dla mnie to jest w sam raz zrobione. Natomiast Michał, operator, musi teraz bardzo nisko uginać kolana, bo jest bardzo wysokim facetem. I stąd sobie możemy przejść w kilka miejsc. Myślę, że możemy sobie przejść od garażu. Garaż jaki jest, każdy widzi. Tutaj na razie jest... Cześć, tato. Siemanko. Tutaj jeszcze, o, takie jest troszeczkę rupieci i gratów, bo to wszystko, słuchajcie, myśmy tu dopiero z miesiąc temu weszli. Cały czas się rozpakowujemy tak naprawdę, ale... To tak tylko już ten garaż, to tylko proforma wam pokazałem, ale coś, co jest bardzo fajnego, można znaleźć tu. To jest strefa spa, która jeszcze nie działa, ale będzie działać już niedługo, jak tylko ją odgruzujemy. Myślę, że w ciągu 2-3 tygodni. Mamy, słuchajcie, saunę i możemy sobie tutaj do tej sauny wejść. No i kurde, tutaj jest chillerka. Tak naprawdę, jeżeli o to chodzi, będziemy sobie ją niedługo uruchamiać i testować. Ja myślę, że pod YouTube'a jakieś zawody, kto najdłużej wytrzyma w saunie, to jest dobra rzecz. Tutaj z bilonkiem, proszę bardzo, można zobaczyć, chillujemy się pod prysznicem. Tam z kolei, jak ktoś narzeka, proszę bardzo, na warunki pracy, tutaj widzimy, Rekuer właśnie wypoczywa w jacuzzi. Mam, słuchajcie, prawdziwe jacuzzi z bąbelkami, bąbelków na razie nie ma, ale jak to wszystko uruchomimy, to będzie sobie elegancko hulać. Tutaj, słuchajcie, mamy taką salkę, którą sobie nazywamy salką kominkową. Tutaj można robić różne rzeczy, na przykład można sobie grać w Street Fightera. Jednym ciosem trzeba spamować, to jest, słuchajcie, najlepsza zawsze strategia. Dobra, trudno. Tutaj byśmy sobie mogli kominek rozpalić, na razie nie będziemy tego robić. To jest takie miejsce, żeby sobie bardziej po prostu pochillować, posiedzieć, jak ktoś ma ochotę. Tutaj będziemy jeszcze są obrazy do powieszenia. Widzicie, to jest wszystko takie bardzo surowe i jeszcze powstające. Na parterze i na pierwszym piętrze mamy już wyższy stopień wykończenia, więc tam teraz przejdziemy. Tutaj sobie wychodzimy na taki taras, który mamy na parterze. To jest bardzo fajna rzecz. No teraz jest zimno, więc tego jakoś bardzo dużo nie użytkujemy. No ale na wiosnę będzie super. Elo! Co tam, świry? O, tam na balkonie sobie właśnie zaczynaliśmy. Można pomachać, dzień dobry. Powiedzieć teraz, zachęcić, żeby subskrybowali wasz kanał. Nasz? Subskrybujcie nasz kanał. Kozak, tu mamy taki ogródek, gdzie no teraz tak, no jest jesień, zima, jest jakby, nie jest to pogoda, ale na wiosnę, na lato to sobie jakiegoś grilla zrobimy, ławeczki postawimy, będzie można grać odcinki na zewnątrz, no generalnie strasznie spoko rzecz, nie, jeżeli o to chodzi. Tutaj jak widzicie mamy jeszcze takie schody, jak sobie za nimi pójdziemy, to one właśnie schodzą na ogródek, a po drugie idą tam do tej sali spa, gdzie jest to jacuzzi i sauna i to powoduje bardzo naturalnie cały ten układ tutaj, ta sala kominkowa, ta sala spa, ten taras, ogród, kuchnia, która tutaj jest. Ten chill zone, do którego zaraz wejdziemy na parterze, że to jest taka strefa na luz, na imprezy, na po prostu fajne granie na zewnątrz i to bardzo naturalnie oddziela miejsca, gdzie pracujemy, od tych, gdzie jest luźno. O, jest otwarte, możemy sobie wejść. Teraz jesteśmy po drugiej stronie budynku. Wchodziliśmy z drugiej strony od zewnątrz, od ulicy. Tutaj jesteśmy od wewnątrz, tu mamy taką naszą strefę chillu. Jest tutaj nasz pan Tygrysek, który z nami wędruje z biura do biura. Jest oczywiście fałeczka. Ją tu jeszcze troszeczkę odsuniemy od ściany, żeby te LEDy były bardziej widoczne, ale to jest fajne miejsce, żeby sobie posiedzieć. To jest zawsze tarasik. Tutaj sobie ludziksy pracują, więc nie będziemy im jakoś bardzo przeszkadzać. Tutaj mamy kuchnię.
neon, który bardzo mi się podoba, ja w ogóle bardzo lubię neony. Więc tutaj kuchnia jaka jest, no każdy widzi, można sobie coś tam upichcić fajnego w razie potrzeby, więc jest to zawsze możliwe. Tutaj jak widzicie, gdzie sobie idziemy, to tutaj jest wejście. Tutaj wchodziliśmy i tu mamy jeszcze na przykład sobie takie coś. Można sobie usiąść, można sobie zrobić zdjęcie. Zawsze to są takie elementy, które... Ja bardzo lubię, żeby biuro nie było biurem i żeby miejsce pracy nie było tylko miejscem pracy, tylko żeby było dużo takich elementów, które po prostu, no nie, można sobie usiąść, można sobie zrobić zdjęcie, można sobie zrobić cokolwiek. To co my robimy, to jest taka robota kreatywna, więc czuję po prostu, że nasza przestrzeń musi być jak najbardziej domowa i przyjazna. Tutaj mamy takie sekcje robocze, więc nie będziemy jakoś bardzo tutaj przeszkadzać. Zajrzyjmy się, przywitać. Siemano. Elo. Tak, więc tutaj można sobie siedzieć, można sobie pracować. Tutaj mamy drugą taką salkę, poprzeszkadzamy trochę. Siemano. Elo. No, ale tutaj słuchajcie, jest też bardzo ważna rzecz w tych pomieszczeniach, bo w tych pomieszczeniach są biurka. Te biurka wykonała dla nas firma MG Store, która zajmuje się produkcją gamingowych biurek dla graczy, ale specjalnie na naszą prośbę przygotowali dla nas takie oto biurowe cudeńka. One są ultra solidne, przepiękne, mają tutaj multiporta, że są dwa takie gniazdka i dwa porty USB w każdym biurku, więc jest to super robota. I teraz, dlaczego ja wam to mówię? Po pierwsze, dlatego, że nam wykonali takie piękne biurka. Po drugie, dlatego, że są polską firmą, są z Białegostoku. Po trzecie, dlatego, że założyli ją moi widzowie i oni dzisiaj do nas przyjadą. Będziecie mieli okazję ich poznać, są strasznie fajne chłopaki i po prostu bardzo mi zależy, żeby im podziękować, bo naprawdę zrobili kawał przegenialnej roboty. Także gościu, wchodzisz sobie teraz do nich na stronę, link masz w opisie. Tam możesz znaleźć małe biurka, duże biurka, podświetlane biurka, wszystkie biurka. Jeżeli jesteś graczem i zamówisz biurko z jakiejkolwiek innej strony, ja się o tym dowiem, to przyjadę do ciebie i ci zrobię bardzo dużo złych rzeczy. To, co oni robią, jest mega dobre, więc koniecznie to sprawdzaj, gościu. Jeszcze przyjadąc sobie z nimi pogadamy, a teraz chodźcie, nie przeszkadzajmy tutaj w robocie. Chodźmy zobaczyć pierwsze piętro. A, gościu, z kodem GIMPER dostaniesz 6% zniżki na MG Store, więc to jest jeszcze kolejny powód, żebyś sobie wbił. Koniecznie sobie to sprawdzaj. Idziemy na pierwsze piętro. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy, słuchajcie, studio, tutaj mamy dwie montażownie i tutaj mamy dużą łazienkę. Możemy sobie zacząć od studia, bo widzę, że ono tutaj jest już poodpalane. To jest studio małe, ono jeszcze nie jest gotowe. To jest takie tak naprawdę studio awaryjne. Docelowo tutaj będzie jeszcze kilka biurek i tutaj też będziemy mogli się łapać, jakieś spotkanka robić czy coś. Aktualnie no to jest takie studio, gdzie no, można zrobić jakiegoś owerka, bo mamy greena, mamy światła. Tutaj jeszcze brakuje pianek. Tutaj będzie wszystko wypiankowane, żeby akustyka tego była lepsza, bo teraz jest tutaj jeszcze delikatne echo, ale co do zasady to już sobie w miarę funkcjonuje. Tak naprawdę, jeżeli o to chodzi, no tutaj koniecznie muszę wam pokazać łazienkę połączoną z makijażownią. Tutaj będziemy robić taki kącik. Tutaj jest w ogóle łazienka, ona jest super fancy, strasznie się nie miaram. Mamy prysznic kozacki, więc jak ktoś chce, to sobie może wziąć. I tutaj będzie też cała makijażownia zrobiona. Już tutaj jest lustra, jeszcze jakieś tam lampki dojdą, stanowisko całe, więc no, będzie make-up robiony normalnie i możemy powiedzieć, że mamy ładną fancy łazienkę przy okazji. Pójdziemy teraz do montażystów. Montażyści, słuchajcie, zaliczyli spory upgrade, bo będą pracować sobie tutaj. Na poprzednim biurze no, mieliśmy pomieszczenie, które nie miało dostępu do światła, więc się no, trochę śmialiśmy, że to była taka trochę piwnica, ale tutaj to pomieszczenie jest naprawdę ładne. To jest fajnie, bo wszędzie, wiecie, te pomieszczenia mają takie miejsce, gdzie można sobie gdzieś wyjść, pochillować na chwilę, więc tutaj jest tak luźno, jeżeli o to chodzi, nie? Możemy sobie zapukać tutaj do chłopaków i tutaj jest druga montażownia zaraz obok. Tam była montażownia różowa, tu jest montażownia zielona. Siemano! Ja tak po ciemku tu siedzicie? Czekajcie, zapalimy światło jakieś. Dajcie spokój. Ojej, bo przy komputerach to najlepiej, tak. No, więc tutaj mamy montażownię. Jeszcze nie wszystkie stanowiska też są uruchomione. Tutaj już pracuje Szymon z nami, już pracuje z nami Mati. Tutaj o, montujemy sobie na przykład materiał do Dawida, zgadnij kto to. I sobie widzimy, że mam 0 punktów i to jest strasznie niedobrze. Więc tu będzie na pewno poprawka montażowa, żebym miał ich więcej. Więc tu się montują rzeczy. Tutaj jeszcze będzie trochę obrazów zrobionych. Tutaj mam takie szafy na rzeczy. No ogólnie ładnie. Zgasić wam światło? Tak. Dobra, no montażysta wyjdzie z piwnicy, piwnica z montażysty nie. Wchodzimy do studia. To jest Królestwo Mateusza. Teraz chyba żadne nagrania nie trwają, więc mamy chillera. Można akurat zrobić. Elo!
Siemanko. Siemano, cześć. Tutaj Jesteczko. Jest studio, to jest witam Mateusz. Wszystkich. Mateusza możecie pamiętać jeszcze z pierwszego filmu, z pierwszego biura w ogóle. I tylko w sumie z tego jednego filmu możecie mnie pamiętać, bo staram się unikać. I byłeś jeszcze na Q&A, z lekko nie będzie. A, faktycznie. Jak robiliśmy ten. No, więc tutaj tak to sobie wygląda. Nie wiem, jak... Obiektyw zawsze zniekształca przestrzeń, ale to jest generalnie całkiem sporo miejsca. Tutaj mamy ściankę z kolegi Ignacego, nie wiem czy ją kojarzycie. Tutaj nagrywacie. Ona tak. To jest w ogóle ciekawy motyw, bo to jest zbudowane na tyle ścianki MW. Tak jest, tam z tyłu jest reszta ścianki MW, której może nie damy rady teraz pokazać. Tam ona jest. Tam jest mniej więcej schowane. Tutaj też jeszcze niektóre rzeczy będziemy dodawać, bo tutaj jeszcze takie kable wystają, tu będzie oświetlenie montowane chyba? Tak, będzie oświetlenie z góry, będzie na takiej ramie. I będziemy mogli tym oświetleniem sterować i sobie oświetlać wszystko, jak sobie chcemy. Czy można tutaj wbić? No oczywiście, zapraszam. Pokazać? Można też się poczęstować paluszkiem. A dobrze, to ja na diecie niby, ale bardzo chętnie. Tutaj jest tak, to jeszcze też będziemy ogarniać sobie troszeczkę, natomiast tutaj no, jest to królestwo sprzętowe. Te wszystkie kable, obiektywy, sprzęt, te, które akurat dzisiaj nie grają na zewnątrz, to one tutaj są. Tutaj będziemy robić takie półki na ścianach. Że to wszystko będzie tutaj elegancko poogarniane. Tak, mamy też telefon stacjonarny. A to można do Freeze. Do ciebie, Tomek. Halo? Freeze? Nie, dołączę do ekipy, już ci mówiłem. Zawijamy się jeszcze na dół. No i co? Powodzenia w takim razie w dalszym oprowadzaniu. Tak jest, dziękumeczka. O, mieścimy się tutaj. Powinniśmy się zmieścić. Tutaj jeszcze, słuchajcie, na tej klatce schodowej plan jest taki, żeby tutaj wszędzie jakieś takie antyramy i obraz dać. Bo tu jest dosyć ciemno, te ściany są takie gołe. Więc tu w ogóle te schody będziemy chcieli tutaj, żeby tu było tak kolorowo i żeby tu porobić jakieś takie antyramy, dekoracje, jakieś takie, wiesz, zdjęcie, Jezus Maria, jakieś takie zdjęcia nasze wspólne, coś, żeby tutaj się działo, żeby to miejsce takimi no, naszymi wspomnieniami i po prostu różnymi najważniejszymi wydarzeniami przyozdobić. Chodzenie tyłem po schodach to strasznie głupia decyzja. Zobaczymy jeszcze, o, elo. Co tam świry? Widzę, że przyjechał. O Jezus Maria, czy to jest sękacz? Cześć, siemano. To jest bardzo pyszny sękacz, którego w ogóle nie mogę zjeść, więc możemy tam przejść. Dzień dobry. Jakub. Maciek. Macie 45 sekund, żeby przekonać tam, jakby siedzą ludzie. Prawie 2 miliony, jeszcze ich tyle nie ma, ale subskrybujcie kanał. Tak, żeby ich przekonać, dlaczego jakby wasze są najlepsze i dlaczego to wy jesteście kozakami, a nie ktoś inny. Historia jest taka, że od dzieciaka gdzieś uczestniczyłem w produkcji mebli. Nigdy nie chciałem robić kuchni, łazienek, garderób i tak dalej. Pojawił się pomysł biurek gamingowych. Poszedłem do Maćka, z którego znałem od dzieciństwa, bo trenowaliśmy razem sporty. Mówię, Maciek potrzebuje stronę internetową, witrynę. Maciek, no nie zrobię ci. Razem to poprowadzimy. I dlatego jesteśmy wspólnikami. Tak, Maciek powiedział, że razem to poprowadzimy i Maciek zajął się praktycznie resztą, jeśli chodzi o stronę internetową sprzedaży. No jest tym master. Dlaczego wasze biurka? Bo są to najwyższej jakości biurka w Polsce. Kropka. Tu nie ma nic więcej, co trzeba dodawać. Ja świadczę tym swoim doświadczeniem. Jestem studentem Politechniki na inżynierii meblarstwa. Ja wiem, co robię i wiem, co zrobić, żeby to działało i się nie psuło. Proszę bardzo, ja nie mam nic więcej do dodania. Gorąco zachęcam, żebyście sobie sprawdzali link w opisie. Z kodem GIMPER oczywiście dostajecie 6% zniżki. A możemy zrobić jakiś taki ekstremalny test tych biurek, żeby nie wiem, poskakać po nich. A chcesz, to możemy nawet wszyscy po nich poskakać. A wejdziemy w trzech na jedno biurko i się nic nie stanie? Tak. Nie jest ustalone jak coś, bo często takie rzeczy się dogaduje. Nie, nic się nie stanie. Jest jedno wolne stanowisko. Które biurko możemy... No, ale to ja jestem jeden, teraz jeszcze no... Jezus Maria, ale się boję, że to się... I teraz Tomek, patrz. Nie, gościu, nie rób tak. Nie ma takiej możliwości. To się trzyma. Trzeba będzie wyczyścić, komuś strasznie zdeptaliśmy biurko. Przepraszam, nie ja. Jakie są najczęstsze problemy w biurkach? No, że... Bardzo dużym problemem biurek jest to, że są niestabilne. Te biurka nie mają tego problemu. Możesz tu robić rzeczy, które robią dorośli i będzie okej. To jest bardzo dobra rekomendacja. Do ciebie mówię, gościu, tam. Jak zamawiasz biurko gamingowe, bo jesteś graczem, potrzebujesz. I jakby spójrz na te uśmiechnięte buzie. I jak zobaczę cię naprawdę, że zamawiasz skąd inąd niż od widowni tutaj hajsowników. No nie chcę. No widziałeś, co się z biurkiem stało? Myślę, z nim nic, ale myślę, że jesteś mniej wytrzymały niż takie biurko, jak na tobie staniemy. Nie, zapraszamy gorąco. Słuchajcie, MG Store, link w opisie, z kodem GIMPA 6% zniżki. Ja sobie jeszcze dokończę filmik. Panowie, już zaraz sobie pogadamy. My spadamy do sękacza. Kochani, tak kończy się tutaj nasz biuro tour, jeżeli chodzi o nasze nowe biuro. Jeszcze, jak widzicie, dużo rzeczy jest takich roboczych. Chodźcie, skończymy na huśtawce, to będzie taki ładny kadr. Jeszcze dużo rzeczy jest takich roboczych.
Dużo rzeczy już działa. Jest to super fajne, kreatywne miejsce z naprawdę zajebistymi ludźmi. Mega się cieszę, bo tak naprawdę gdzieś tam po tych wszystkich latach pracy no jest fajnie mieć takie swoje miejsce, które już teraz będziemy urządzać, które będzie się wypełniać naszymi wspomnieniami, historiami i wszystkimi. To jest chyba takie miejsce już docelowe, z którego nie będziemy się dalej przenosić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli jest jakiś aspekt, który chcielibyście jeszcze zobaczyć, lepiej poznać, coś Was bardziej interesuje, to dawajcie znać. Ja Wam wspominam, że trwało daily, widemko ferie, trwały, skończyły się w dniu dzisiejszym, od 4 do 17, z racji, że wiedzieliśmy, że siedzicie w domach, to żeśmy Wam z Dawidem zrobili tego typu rzeczy, to możecie sobie kliknąć gdzieś playlistę, pewnie w karcie albo w opisie, ze wszystkimi filmami, które zrobiliśmy, gorąco zapraszam do sprawdzenia, a już jutro ogłaszam duży nowy projekt, także koniecznie śledźcie, bądźcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło, cześć!